No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy. A dzisiejszy materiał jest to wersja demo gry, która w sumie jeszcze nie wiadomo dokładnie kiedy ma mieć swoją premierę, aczkolwiek jest mowa, że pod koniec właśnie 2024 roku, czyli Commandos Origins. Nawet nie wiecie, jaka ta seria jest dla mnie ważna. Wychowałem się na Commandosach, zresztą pierwszy film na tym kanale, pierwsza seria była właśnie z Commandosa 2. No i po tylu latach oczekiwania, wiecie, mieliśmy Commandosa 1, dodatek do niego, 2, 3, no i była ta jeszcze taka wersja FPS-owa, której nigdy w to nie zagrałem i jakoś tak nie uważam, żeby to była taka pełnoprawna wersja Commandosów, no to w końcu doczekaliśmy się tutaj tej wersji. Dzisiaj właśnie jest to wersja demo, gdzie ponoć ogrywamy jedną misję dostępną. W sumie podobnie było właśnie w dodatku z Commandosa 1, gdzie też za młodu miało się demo i tam była ta misja taka chyba piąta, jeżeli się nie mylę, i trzeba było porwać takiego wysokiego rangą dowódcę. Natomiast no, zobaczymy, czy w tym materiale wyjdzie, że ta gra rzeczywiście jest warta uwagi, że trzyma ducha tych starych Commandosów. W ogóle na samym starcie miałem możliwość wyboru, czy mają być elementy historyczne, czy nie. Jeżeli wybierze się elementy historyczne, to mamy widoczne m.in. swastyki. Jeżeli wybierzemy, że nie, to mamy jakieś takie dziwne krzyże, ale nie zakłamujmy historii. Oczywiście będzie tutaj wersja zgodna historycznie. No i zacznijmy. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Mamy kilka poziomów trudności. Początkujący, normalny, no i ciężki tutaj. Czy ciężki? No, wiecie, o który chodzi. Ciężki, dobra. Trudny. Zaczynamy na normalu. Oczywiście demo jest po angielsku, natomiast myślę, że pełnoprawna wersja gry będzie już też w języku polskim. Mam taką nadzieję. Znaczy, no wiadomo, tam głosy nie muszą być po polsku, ale liczę, że napisy polskie będą. Tak więc zaczynajmy. Zobaczymy. Operation Prelude. Ok. Start mission. I better get going before command sends someone to check on me. No dobra, i co mamy? Tutaj zielonego bereta. Okej, dobra, mogę tutaj przemieszczać sobie kamerkę. No dobra. Jak tu wygląda sprawa? Jeżeli alt będę trzymał, to mogę obracać kamerę, czyli mamy tutaj taką możliwość i bardzo fajnie, bardzo dobrze. No dobrze, to sobie wyłączamy. I co my tu mamy? Nóż na A, na D? Nie, to jest granat, ale granatu na razie nie mam i apteczki. No dobra, no to idziemy. Czy też tabem się jak ze starych czasów? O, dobra, znaczy, czy ja to zrobiłem tabem, czy wystarczy prawym? Nie, wystarczy prawym przyciskiem myszy tutaj nacisnąć. Dobra, czy ja mam możliwość jakoś No dobra, jak mogę sobie, interesuje mnie kucnąć. Dobra, spacja. Czyli jak mamy spację, no to oczywiście sobie tutaj czołgamy się, spoko. I teraz, kiedy będziemy w tym elemencie mocno zielonym, jak to w standardowych Commandosach, zobaczą nas od razu. Jak będę tutaj, no to nas nie zobaczą, przynajmniej jak leżę. Gdybym stał, to by niestety widzieli. Dobra, mamy krzaki. Dobra, kiedy zmieni się kolor na żółty, ojejku, samolot jakiś przeleciał, to będą coś wiedzieć. Okej, jak będę stał za długo, wy nie widzicie tych podpowiedzi, ale podpowiedzi są mało ważne. Jak będę za długo, to wtedy włączy się alarm, jak będzie na żółto, no tak, zmieni się na czerwonym. Dobra, jak coś rzucę, to będę mógł się przekraść, no dobra. Kiedy tylko będzie alarm, no to nie, no ja nie chcę alarmu w żadnym razie. No dobra, don't trigger any alarm. To jest dodatkowe zadanie, które mam tutaj do spełnienia. No mam nadzieję, że się uda. Dobra, co my tu mamy? Ten mnie raczej nie widzi. Tutaj ogólnie mnie chyba nie widzą. Chodźmy więc tędy. Display view comes by pressing on the enemy. No, znaczy, no widzę, że mogę to sprawdzać. Mogę dostać się tutaj na górę, więc tak też robimy. No dobra, tak więc nie zobaczy mnie? Gdzieś tam jak będę wchodził? Nie, dobra, wychodzi na to, że nie. No dobra, tak więc wspinaczka. Będę od razu, dobra, od razu wracam do tej pozycji. Wchodzimy tu, no i mamy możliwość wyciągnięcia noża, kosy.
i załatwienie Niemca. Będę mówić naprzemiennie Niemiec, nazista. Wtedy to w sumie było bardzo podobne wszystko. Znaczy oczywiście nie każdy Niemiec był nazistą i nie każdy nazista był Niemcem, ale większość. No dobra, you can hide bodies in large bushes. No dobra, ale jak ja mam to zabrać, to ciało? To jest na, shiftem? A nie, nie, dobra, tu shiftem to zmieniam. A, bo tu mamy taki moment, że możemy zastopować czas. To jest coś takiego, co było w Shadow Tactics. I wtedy na przykład wydać kilka poleceń kilku komandosom przy okazji, żeby po prostu było to tak równomiernie fajnie ogarniane. Dobra, ale co ja tutaj mogę robić? Co ja tu mogę robić? Destroy the radar. Aha, dobra, tutaj muszę to zabrać. No dobra, ale w ogóle zobaczmy, jak bardzo mogę sobie zbliżyć, żeby zobaczyć detale postaci. O, proszę bardzo, na takiej zasadzie. Dobra, idziemy i to weźmiemy. Co ja tu mogę z tym zrobić? Dobra, mamy tą. Sound decoy. A, no tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, natomiast czekajcie, zróbmy sobie tak. General settings. Cabins. Czy ja tutaj mam informacje, jeżeli chodzi o... Dobra, tutaj wybierz. Umiejętności ASDF, GH. Dobra, mamy różne umiejętności ogólnie. No, rozumiem. Push to talk. Dobra. Destroy the radar. W ogóle czas nam liczy się. No to w sumie nawet fajna sprawa. Mogę załatwić tego tutaj. W sumie bez problemu chyba mogę go załatwić. Nie wiem, zobaczymy. Im więcej tutaj przeciwników załatwię, tym lepiej, bo gdyby doszło już do alarmu, to przynajmniej powinniśmy mieć w miarę względnie cicho. Dobra, ale teraz tak. A, kontrolem łapie ciało, dobra. Czyli kontrolem jak przytrzymuję tą... O, i mogę tutaj od razu zrobić, że wtedy rzucam sobie w te krzaczory gony. Jak go rzucę w krzaczory, no to będzie łatwiej, no bo nie zobaczą tutaj przeciwnicy tych zwłok. One chyba nawet nie są do sprawdzenia wtedy. Tak jakby znikają już na wieki wieków. No dobra, a jakbym zrobił teraz tak. Na S sobie mogę... Ale właśnie, to muszę tak podłożyć, żeby wiecie, to jeszcze miało sens, żeby to rzeczywiście zwabiło przeciwnika. Znaczy, no mogę tutaj na przykład położyć, a potem go chyba jakoś zajdę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Czy ja tutaj właśnie, jeżeli chodzi o save, save and load. New save, dobra, zróbmy sobie save'ika. Zobaczymy, gdzieś tu się ustawię. Kurczę, no nie jestem do końca pewny, czy mnie zobaczy, czy nie. Nie no, tutaj to chyba powinienem, właśnie muszę obracać tą kamerę tak, żeby widzieć, czy tu jest jakieś wzniesienie, czy jak to wygląda. Dobra, aktywujemy. Oho, proszę bardzo, już się zaniepokoił, ale... Dobra, idzie. Coś tam sobie szprecha. Dobra, słuchajcie, wczytujemy. Jezu, byłem pewien, że nie widział mojej nogi. Byłem przekonany, a tu nie. Niestety, dojrzał moją nogę. Kurczę, no byłem przekonany, że... Ej, no halo. Load, ale dobra, czyli... Znaczy, nie chcę odnowić. O, dobra, właśnie o to mi chodziło. O ten moment. Dobra, przejdziemy tutaj. Kurczę, no byłem przekonany, że... Nie, no tu mnie chyba nie powinien widzieć. No weź jeszcze jakoś bardziej się ustaw. Dobra, liczmy na to, że tym razem nie dojrzy nas. Dobra, jak to dłużej brzmi, no to oczywiście oni tutaj wszystko słyszą i w ogóle. Kurczę, wstań. I teraz przejdźmy do niego szybko. Oj, a czy zobaczy mnie? Dobra, chyba mógłbym nie usłyszeć, bo tu jest chyba taka opcja. Dobra, czyli co, mogę sobie to podnieść z powrotem, tak jest. Jego mogę również ciało sobie tutaj zabrać i chować. Ja jestem z tych, którzy grają w tego typu gry dość powoli. Natomiast lubię chować te ciała, lubię, żeby tutaj nikt za szybko, jeżeli jest taka możliwość, nas nie wykrył. Dobra, jak dam dwa razy, to będę biegł, tylko wtedy wydaję też dźwięki. I muszę troszkę na siebie uważać. Dobra, nie sprawdziłem tylko w tych opcjach, jeżeli chodzi o szybki zapis. To mnie interesuje. Quick save F5 i F8 quick load. No dobra, w takim razie saveik. Dobra, jest wtedy informacja. Ja lubię w tego typu grach dużo zapisywać. Tak się wychowałem, żeby grać tak bezpiecznie. No dobra, co teraz tu się dzieje? Zobaczcie, tutaj mamy... Pick up the cold. O, mogę broń podnieść w końcu. No i bardzo dobrze. Tak sobie myślę, czy ja nie mogę wyeliminować tych tutaj. W sumie czemu nie?
O, tylko czy ten mnie nie zobaczy? No dobra. Zobaczymy. Nie mogę rzucać tym nożem. Znaczy, niektóre postaci mają taką możliwość. Tak jak widać, nie za bardzo. Dobra, tych mogę tutaj zlikwidować tak, nawet nie chowając tych zwłok, bo jak ich zniszczę, załatwię, to po prostu nikt nie będzie ich raczej szukał. Dobra, dawaj kolejnego. No cóż, coś pięknego. No mogę strzelać i widzę, że mam ograniczoną liczbę amunicji, czyli 8 tam na 16 na chwilę obecną. Dobra, no i proszę bardzo, wszyscy padliście, super. No dobra, tak więc przesuwamy się dalej. Jeżeli chodzi o grafikę, dla mnie jest odpowiednia. Pamiętam, że jak były trailery, to niektórzy mówili, że taka, no nie do końca, troszkę zbyt taka, wiecie, kiedyś była taka bardziej ostra ta grafika. O kurczę, może mnie zobaczyć. Poczekajmy, aż on znowu się tu przesunie. W ogóle oni rozmawiają, wtedy są dymki. Natomiast to jest taka dość podobna, jeżeli chodzi o grafikę, jak ta, która była w Shadow Tactics, więc dla mnie spoko. Mam nie wzniecić alarmu, natomiast dobra, słuchajcie, próbujemy, strzelimy. Strzelimy w to miejsce, dam radę, no chyba dam. A, podchodzę wtedy. Ej, co ty robisz? Co ty? A nie ten przycisk chyba kliknąłem. Dobra, bo ja muszę prawym. Nie prawym. Dlaczego nie oddałem strzału? Nie do końca, nie wiem, chciałem się przemieścić, nie wyszło. A tam w ogóle przed chwilą była informacja. No tak, i będzie hałas, no ale jak strzelę gdzieś z krzaków, no to powinno być chyba w miarę bezpiecznie. Dobra, i teraz chwila prawdy. Nie no, kurczę. Co jest z granem? Shooting red bullet with the... No ja wiem, że tak, ale... Dlaczego ja nie oddaję tego strzału? To mnie interesuje. Tap to enemies, dobra, mam całą masę informacji, którą dostaję przy okazji. Aha, w ten sposób mamy w ogóle takie podświetlenie. Spoko opcja. A może jeszcze raz muszę G nacisnąć, żeby oddać strzał. Cholera wie. Coś mi tu nie pasuje z tym. No idź tam jeszcze kawałek. A teraz dopiero, okej. Teraz chyba mogę strzelać jak dwa razy, tak jakby kliknąłem. Dobra, no. Ej, co jest grane? Dlaczego nie mogę strzelać normalnie? Dobra, to cały czas mi tutaj wyskakuje, no za dużo tych informacji, jak była ta jedna kluczowa, to oczywiście ją pominąłem. No ale dobra, mamy tak. Nie, to tak jakby jest przeładowaniem. No. Kompletnie to nie idzie tak, jakbym chciał, jakby... Okej, zrobimy jeszcze raz, muszę sprawdzić sobie w opcjach, znaczy, no nie wiem, klikam strzał po prostu, lewy, prawy przycisk myszy, nie wiem, co tu miałbym jeszcze, tak właściwie... nacisnąć, żeby to zadziałało do strzału. Tak jak mówię, oczywiście jak była opcja, to się nie spojrzałem. Cancel action, prawy przycisk myszy, confirm action, lewy przycisk myszy. No ja rozumiem, jakoś z noża jestem w stanie ich załatwić. No przecież chyba mógłbym oddać prosty strzał. Jakbym, nie wiem, strzelał tu. Zobaczmy, jak to zadziała. Uj! Dobra, mam dziwne wrażenie, że... Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to działa. Dobra, podejdźmy, może jestem za daleko. A dobra, jest jeszcze pewna myśl, która mnie teraz naszła. Że być może strzelam z nieodpowiedniej lokacji. I tam po prostu byłem zasłonięty, czy coś. Nie o to tu chodzi. Absolutnie nie o to tu chodzi. Masakra. No dobra, najlepiej to byłoby rzucić. Zaraz, press LMB, enter. Okej. Zaraz. Kliknij lewy przycisk z myszy, żeby umieścić, ale nie, to jest o tym radio, tutaj dostałem informację. No dobra, to mnie nie interesuje. Second demo. No dobra, ale ja bym tu chciał zobaczyć informację, bo tu cały czas dostaję odnośnie tego wabika, który mnie chyba nie powinno już interesować. Natomiast dlaczego sam strzał mi tu nie wychodzi? To powinno... Jakoś wtedy strzeliłem za którymś razem, a jak spróbuję w nich strzelić... Ej, to działa nagle. A może muszę po prostu... Nie no, naciskam w tą skrzynię, mam wrażenie, że po prostu strzał w tą skrzynię nie działa. I to jest dziwne, bo widzę, że jak przeciwników próbuję trafić, chyba że to jest jakiś błąd. Też tak może być. Czysto teoretycznie. Firearms make a lot of noise. No rozumiem, no mówię, no mam parę strzałów do oddania. Tylko zastanawia mnie, dlaczego ja nie mogę tych strzałów oddać. To jest ciekawe. Dlaczego ja tam idę? No dobra, ale na przykład, no nie wiem. Nie, no to zacząłem biec po prostu.
Jak klikam prawym przyciskiem myszy, to dezaktywuję. Shooting red balance with the cause. No dobra, no wiem, że to powoduje eksplozję, tylko tak jak mówię, to po prostu nie działa. To po prostu nie działa, jeżeli chodzi o strzał. Coś jest zepsute, mam wrażenie, w tym momencie. Dobra, mógłbym sobie ich oznaczać w ten sposób. No, no ja kumam to jakby, ja to kumam. Dobra, a jeszcze raz, czekajcie. Zróbmy tak, nie wiem. Oddaj dwa strzały. Dwa strzały. Dwa strzały. I co, to zadziała? To absolutnie nie działa tak, jakbym sobie życzył. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mam wrażenie, że to jest jakiś rodzaj błędu w tym demo. Nie mam pojęcia. Dziwne to, dziwne to. Zobaczymy zaraz. Czemu nie strzelasz? Czemu on nie strzela tak właściwie? Coś tu absolutnie mówię, nie działa tak jak powinno. Ja sobie mogę to wszystko poustawiać, spoko, ale... Dobra, to mogę tak... Oj, nie biegnij. Co z tego, że mogę tu coś więcej zrobić, ale tu chodzi o to, żeby strzelić. Press tab, enemies hiding spots and interactive objects. Jakby ja rozumiem, o co im chodzi, naprawdę. Jakby głupi nie jestem, a jak strzelę obok... Nie no, to on idzie, po prostu on idzie wtedy. Jako... A, dobra, słuchajcie. Chyba rozumiem. Jakby mój fatalny błąd jakoś... Ale to zawsze tak nie działało, że trzeba kontrol przytrzymać. Czyli co, wybieramy broń i kontrol. Tu nawet nie było takiej informacji o tym kontrolu, albo ja jej nie widziałem. Tak czy siak załatwiłem przeciwników. Ale już miałem takie... O co chodzi? Zwykle wystarczyło lewym przyciskiem myszy oddać strzał i tyle. No dobra, mamy tutaj możliwość tych akcji wykonywania. No będę pamiętał, że kontrol jest wymagany. Jakoś nie pamiętam, ja dawno nie grałem w Commandosa, to jest inna sprawa, ale... Żeby była potrzeba przetrzymywania tego. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? To jest kolejne dobre pytanie. Co ja mam tutaj niby zrobić mądrego? Bo oni stają w takim dziwny sposób. W bardzo dziwny sposób. No może trzeba ich zastrzelić właśnie. No dobra, zobaczymy, słuchajcie. Czy co, wyciągam broń. Stój. Uj. Nie panuję jakoś na tym. Muszę się przyzwyczaić po prostu do tego sterowania i do tych funkcji, które tutaj mamy. No dobra, ale jakbym wyznaczył sobie tą. Ale oni się nie zatrzymują. Press tab. To highly enemies commands hiding spots and interactive objects. No, czyli no rozumiem, w ten sposób mam informacje o różnych takich fajnych rzeczach, na które mogę tutaj. Lub nie muszę zwrócić uwagi. Tu jest w ogóle cała masa wrogów jeszcze, no proszę. Całkiem interesujące. Natomiast jak ja mam załatwić tą dwójkę, żeby to się udało zrobić po cichu? Znaczy, myślę, że pomysł jest jeden. Spróbujemy. O, tak, żeby tylko tego jednego zawołać. To ma sens. Nie ma sensu też, wiecie, jakoś bardzo hałasować. Dobra, czyli co? Dobra, chodź tutaj. Tak jest, on sobie tu idzie. Super, to mnie cieszy. Ale najlepsze jest to, że nóż nie musi być na kontrol, żeby, wiecie, aktywować tą zdolność. Some abilities like have unlimited charges. A, czyli ja na przykład teraz już nie mogę użyć więcej razy, słuchajcie. Nie mogę więcej razy użyć. Ej, czemu mam to? Tego radia mojego. Ej, co tu się stało z tym? Dobra, rzuć go tutaj. Czyli co, nawet jak ja sobie to ale nie no, jak to zbiorę, to chyba mogę to jakby użyć jeszcze. Dobra, mogę, tak. Po prostu jakbym to zużył całkiem, to już bym tego nie miał. Cool. Aha, dobra, bo sobie to jakoś tą akcję aktywowałem, ale nie do końca tego chciałem. Dobra, czy ci z góry mnie zobaczą? Nie wiem. Grab the shawl. Okej, muszę wziąć sobie tą sapereczkę. Dobra, na razie was przenoszę tutaj, gdzie tylko się dam. Jezu, jak tutaj w ogóle strzał ten tak długo mi zajął, to jest inne pytanie. Dobra, czyli mogę tutaj sobie użyć apteczki, jest informacja, żeby troszkę życia odnowić. No, na razie tego życia odnawiać na szczęście nie muszę. Tutaj jest patrol. Z patrolem może być już troszkę większy problem. Bo on się może zakopać. Ojejku, zapomniałem prawie o tym. Że on może posiadać taką ciekawą umiejętność. I jakby domyślam się, jak jej trzeba użyć, tylko czy się uda jej użyć w odpowiedni sposób. Chyba niestety za wcześnie zakopałem się kompletnie.
No, za wcześnie. Tutaj w ogóle jak załatwię jednego za pomocą noża, to niestety drugi mnie usłyszy. Myślę, że jest to więcej niż pewne. Gdybym się zakopał kawałek dalej, byłoby to bardziej sensowne. W tym momencie to oni pewnie staną na mnie gdzieś. No, tak czułem. Ej, a mógłbym, dobra, zobacz. Dobra, nie, to bez sensu. Tu nie było nic do zebrania, no nie było. Dobra, chodź tutaj i się zakop o gdzieś, no tak, pójdziemy sobie za nimi. O, tak, proszę bardzo. Teraz będę się uczył tych różnych sztuczek naszych komandosów. W tej misji rozumiem, że głównie ogarniemy sobie właśnie zielonego bereta. Tu rozumiem, tak, Green Beret, tu nie doszło do żadnej zmiany, jeżeli chodzi o jego ksyweczkę. Rozumiem, że nie mogą mnie podeptać, w ogóle to zakopywanie się tak szybko pod ziemię to jest inna sprawa w ogóle. Ale wiecie, no to jest komandos, to się takie rzeczy dzieją. Okej, okay, ten mnie nie zobaczy. A co tutaj mamy? Okej. Okay. Czyli ten nie opuści. Ohoho, widzę, że chyba dojdzie tutaj jakiś nowy komandos do naszego działania. O, jest Nurek, super. Dobra. Tak jest. Proszę bardzo, Marine. No dobra, no to płyń tutaj. Płyń tutaj, obstawiam, że to jest to miejsce, do którego powinienem wyjść. Tak, tutaj zmieniaj kamerę, dobra. Czy będę miał harpun? Mam nadzieję, to jest harpun? Nie, to jest rzucanie nożami, dobra. Taka umiejętność też była. No to ja to z chęcią ogarnę i mam nadzieję, że skutecznie rzucę i tak jest. Dobra, pytanie, czy Nurek może przenosić te zwłoki? Może też, okej. Fajnie, tego możemy już załatwić nożem zwyczajnie. No, come on. Fajnie, dobra, czyli kontrol, muszę zapamiętać, że ten kontrol, to był mój główny problem. Że nie byłem do końca pewny, ale teraz jak widać już wszystko działa tak jak działać powinno. Tak, a muszę odzyskiwać noże, ale ja już chyba odzyskałem mój nóż? Mam jeden, no nie no, mam jeden. Czyli chyba odzyskałem. Dobra, przemieszczaj się. Tutaj mamy kolejnego i... Czy tu mogę przejść? Nie. I move the mouse while the selected person me to throw a stone. A, dobra, muszę kamieniem rzucić. Okej, okay, throw stone. Dobra, czyli tu robimy na takiej zasadzie, wiecie, że... Stój. Cholera, znowu zapomniałem tego kontrola. Dobra, kontrol. Zapamiętać, kontrol, zawsze kontrol. I będzie dobrze, dobra, przemieszczaj się. No dobra, czyli jeszcze raz, tak. Naciśniemy sobie, damy S, naciśniemy kontrol i rzucimy to mniej więcej. Ej, no. Czemu nie chciał tego rzucić? Dobra, zapiszmy w tym miejscu. Będzie bezpieczniej. O, dobra, z tej pozycji jestem w stanie. Dobrze. I teraz rzucamy i mamy go. Tak jest. Podnosimy kamień. Rozumiem, że mam nieskończoną liczbę i mam nadzieję, że tak jest. Bo gdyby były liczone, no to tak średnio. No dobrze, co tu się dzieje? A, muszę załatwić tamtego z pewnością. Czy ci mnie nie zobaczą? Nie, jeżeli tego załatwię, no to odblokuję drogę dla zielonego bereta, więc to co chcemy. Dobra, idź go zadźgaj od tyłu. Miejmy go z głowy i rozumiem, że zaraz zielony beret wróci tutaj. Tak jest, teraz mogę się już przełączać. No właśnie, oni słuchają. Ej, patrzcie, tu mam jakieś granaty. Dobra, czyli tu na jeden. Mogę je podnieść, jeżeli tak, to chcę. Granaty mogą się przydać, tak jest. No tylko w którym miejscu? W którym miejscu? To będzie dobre pytanie. Dobra, zapiszmy sobie, rozmieśćmy ich gdzieś mniej więcej tutaj. Dobra, i czy ja tu będę mógł jakoś próbować... Tak jest, będę mógł próbować zatrzymać ten czas, czyli to jest nasz shift, okej. Ja bym to fajnie... Kurczę, nie wiem czy zdążę go załatwić. Dobra, przenieś go, szybko. Coś mi wolno idzie, a on zaraz przyjdzie pewnie, dobra, nie, udało się. Ujujuj, nic nie widziałeś. Dobra, odstaw go. Okej, nic nie widział, twojego kolegi po prostu nie ma. Miał prawo sobie pójść na przerwę. Dobra, załatwmy tego. W ogóle, czy ja tu mam jakąś możliwość włączenia mapy? W sumie nie wiem, na razie nie wiem, dobra, odstaw go tutaj.
No i co, tu mamy znowu możliwość strzelania, tu jest ogólnie dużo przeciwników, jak naciśniemy tab, to przynajmniej fajnie widać rzeczywiście, jak wielu ich jest. Oj, tutaj to by się przydał granacik na ten patrol, ale póki co róbmy wszystko, żeby po prostu było cicho. Dobra, tak więc przemieszczamy się dalej, myślę, że nasz nurek, tak go będę nazywał, też powinien być sobie w tym miejscu. Mam nie wzniecić alarmu. Ej, a tu coś jest. A dla kogo? Dla kogo? Czy dla jednego i dla drugiego? Dobra, chodź i zbierz to. Zobaczymy, co to tam za dodatek mamy. Po tej drabinie rozumiem, że nie muszę specjalnie klikać jakoś, żeby przejść. Nie, automatycznie nam wchodzi. Od razu niech się czołga. Uuu, ale fajne. Możemy zrzucać na nich przedmioty. To tak, wiecie, wygląda na taką przypadkową śmierć jakby. No cóż, zdarza się. Skrzynie czasami lecą same z siebie. Fajnie. Fajnie, pewnie będzie tak jak wszedł taktik, jak w ten sposób załatwię przeciwników, to po prostu nie będzie alarmu, nawet jeżeli ktoś zobaczy zwłoki. No dobrze, czyli ojoj, tutaj to jest taka, widzę, że całkiem spora grupka. Ale, myślę, że nie muszę się nimi... nie załączaj tego. Myślę, że to nie powinno być aż tak problematyczne, szczególnie jeżeli na przykład, o, to sobie gdzieś tutaj załączę. Dobra, ciekaw jestem, czy ten mnie zobaczy w tym miejscu. No nie wiem, mam nadzieję, że jakoś jestem blokowany przez ten obszar. Dobra, tak więc sprawdzamy. Tam jeszcze niektórzy inni mogą usłyszeć czysto teoretycznie, ale wydaje mi się, że nie, więc chodź tutaj. No i super, jednak mnie widzą. Okej, jakby nie byłem pewny, ale okej. Jednak widzi mnie stąd. Ale to nie jest żaden problem tak właściwie, bo możemy, o proszę bardzo, iść tutaj, aktywuj to jeszcze raz. I tym razem liczę, że no to mnie będzie jako tako blokować. Dobra, weź wstań i od razu go zaciachaj. Jeden z głowy, no to już dwóch, no to od razu to jednak lepiej wygląda. Dobra, wyłączmy to. Dobra, radio podniesione, przeciwnik załatwiony. Dobra, i go sobie gdzieś też tu przenieśmy na wszelki wypadek. Nurek niech nam się gdzieś tu przemieści co nieco. Dobra, odstawiaj go. Spoko, okej, dobrze jest. To co, was jest tutaj dwójka. No i tutaj tak naprawdę, no... A, ci, no tak, ale ci zginęli, ale to tak... Dobra, bo ten tab jak włączę, to muszę poczekać chwilę, aż to przestanie działać. Co tu mamy? Explosive barrels. A nie, to jest odnośnie tego, no dobra. A, chyba kolejne radyjko ogarnąłem? Być może, czy jak ja tu zrobię hałas, to tylko ten mnie usłyszy prawdopodobnie. Dobra, odkładamy, wchodzimy w krzaki i zobaczymy, tylko gorzej jak się od innej strony ustawim. Mam nadzieję, że tędy poleci. Zaraz zobaczymy, tak jest, idzie od dobrej strony. No widzisz zwłoki, ale widzisz też, że coś na nich spadło, więc... A, czyli on idzie tutaj w pierwszej kolejności. Dobra, jak tutaj jesteś, to w sumie mi to nawet pasi. Dobra, weź to wyłącz, podnieś i tego. Ten już jednak, wiecie, zginął od noża, więc no, dobrze byłoby go tu jednak schować. No i prawidłowo. W ogóle, jaki jest mój cel? Zniszczyć radar, no tak. Dobra, tutaj jest jeszcze co najmniej dwójka. A ja tam nie mogę przestawić tego jakoś? A, tu nie mogę przejść w ogóle, dobra, to jest, mówię, czemu tam się nie mogę przemieścić? Ale tam się po prostu tak nie da. Dobra, czy tego ktoś widzi? Tutaj jest jeszcze spora grupka przeciwników, ale wydaje mi się, że oni wszyscy powinni nie widzieć nic. Dobra, fajnie. Fajnie, że jesteś już z głowy. Weź go tam przemieść, rzuć go tam. W tym czasie ty możesz gdzieś tu się troszkę doczołgać. Dobra, ale jak ja się do nich dostanę? To jest w sumie ciekawy pomysł. Bo czy ja tu mogę jakoś wejść? Aha, dobra, tędy. Fajnie, że tutaj mamy też pokazaną drogę. A, to chyba jakaś strzelnica. Bo do tych tam się nawet nie dostanę chyba. Muszę załatwić tych tutaj. Rozumiem. Oni są tak strasznie blisko siebie ustawieni. Tutaj już przemieszczać się będę mógł i tutaj jest ten radar. Tak jest. Tutaj. No dobra, ja bym chyba znowu zabawił się w po prostu podstawianie tego radyjka w taki sposób, żeby przeciwników troszkę zmylić. Mam nadzieję, że tu nie zobaczą nas. Oby. Dobra, zobaczymy. No na razie tak to radyjko działa, krótko mówiąc. Jak działa, to stosujmy. No idź. Nie bój się, idź sobie tam.
Dobra, idzie. Tak jest. Dobra, nie widzi tutaj już. Widzę, że tu nie jest w stanie dojrzeć. Tylko nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij. Nie chcemy tego zepsuć. Tak jest, mamy go. Że też się wszyscy na to nabierają. Takie, no, takie dziwne radyjko nagle zaczyna tutaj buczeć. Kto je tutaj mógł postawić? Ciekawe. No dobra, odstawię go tutaj. Myślę, że tutaj jest już w miarę bezpieczny teren. Jak od razu idę do pozycji czołgania się. O, jaka piękna, proszę bardzo. Widać dokładnie, a nie jakieś nie wiadomo co oszukańcze. Ojej! Dobra, nie spodziewałem się, że tam jest jeszcze jakiś oficer. Dobra, no teraz to się zdziwiłem. Teraz to się prawdziwie zdziwiłem, jakby nie widziałem. No, no tak, ale nie kliknęło się. A, tam jest jeszcze potem jeden. Cholera, dużo was tutaj, panowie. Bardzo dużo, ale o, czemu to radyjko tutaj ma taki czy ono ma zawsze taki zasięg? Nieważne, dawaj je tutaj. Dawaj je tutaj, chowaj się w krzaki, aktywuj. O, to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo ciekawe. To jest jeden z rodzajów przeciwników, którzy nie przemieszczą się, jak coś słyszą. Widzicie? To może nie być wcale takie proste, żeby... A ten sobie śpi. No spoko. No dobra, ale to co? Obstawiam, że tamten pewnie tak samo nie będzie chciał wyjść. Ten pan oficer. Ale no możemy się dla pewności zaraz przekonać. O, dobra, przemieścił się. Znaczy przemieścił się z... O, ten idzie. Jakoś dziwne, bo wydaje się, że on jest chyba wyższy rangą. Ale nieważne. Nie usłyszę tego, nie usłyszę tego, tak jest. Dobra, zbieraj to. Tam jest w ogóle Max, to ja jakoś mogę podgłaśniać to radyjko. A może tak? Czy ten śpi? Wydaje mi się, że śpi. Dobra, mamy go z głowy, więc... O kurczę, dawaj zanim się obudzi. Dobra, załatw go. Nie ma tutaj spania. Tak jest, fajnie, załatwiłem tutaj wszystkich. I tu coś jest do zabrania. Granaty, granaty, granaty. Dobra. Czy ja to podniosłem? Nie no, weź to. A nie, położyłem teraz nowe. Nie, chowaj to, chowaj to, chowaj to, chowaj to, chowaj to. Jak ja to mam niby tą głośność regulować? Nie wiem, jeszcze będę nad tym myślał. Jednakże, to nad czym muszę teraz pomyśleć, to jak załatwić tych tutaj, bo tu jest jeszcze całkiem dużo przeciwników. To nie jest tak, że wiecie, już zlikwidowałem wszystkich. A co robi ta dwójka? Kurczę, to ja myślałem, że oni są jakoś... Ja przeszedłem koło nich? Nie, oni się tu pojawili, ich tu nie było. A nie, dobra, sorry, co ja gadam za głupoty? To jest ten patrol, co przechodził. No mógłbym ich zlikwidować jeszcze, kombinować z nimi. Ale czy jest taka potrzeba? Dobre pytanie. Ej, czy ja nie mógłbym rzucić po prostu granata tutaj? Tak z czystej ciekawości, czy to by nie zadziałało i bym nie zrealizował celu? A nie, 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 widzicie, od razu jest chyba informacja, że tak daleko nie jestem w stanie się przemieścić niestety. No dobra, tu jest jeszcze ta dwójka. Ja bym spróbował pewnej ciekawej taktyki. Czy ona zadziała, nie wiem, ale chcę spróbować z tym zatrzymaniem tego czasu i wydaniem dwóch komend jednocześnie. I mój plan jest taki, że... Zaraz zobaczymy, czy to wypali, cholera, trochę się boję. Natomiast tego można by sobie przemieścić mniej więcej tutaj, dobra. Ty podchodzisz bliżej, dobra, zapiszę, mam nadzieję, że tego nie zepsuję. Dobra, dajemy tom. Czyli tak, ty rzucasz tu, natomiast ty idziesz i go ciachasz w tym momencie, zaraz jak on potem zginie. I... Enter. Ej... Dobra, nie wyszło. Wydaje mi się, że wiem dlaczego. Bo oczywiście tak jest. Zamiast tego noża rzucanego kliknąłem zwykły nóż. No dobra, to jeszcze raz. Nie mylić się. Dobra, czyli tak. Rzucasz w niego, a ty potem od razu idziesz zaciachać tego. Kurczę, mam nadzieję, że zadziała. Dobra, zadziałało, ale to wciąż nie w ten sposób, jak chciałem. Po prostu... A w sumie po co zatrzymuje ten czas? Ten czas chyba zatrzymanie... A czy oni widzą ich? Nie, oni ich nie widzą. No dobra, to zróbmy tak, że po prostu ty rzucasz... O! I po co to zatrzymanie? W sumie to było bez sensu. Mogłem sobie poradzić No podnieść ten nożek. W taki prosty, prościutki sposób. Dobra, czyli ta dwójka nie przeszkadza mi specjalnie. Okej.
Szczerze mówiąc, mam genialny pomysł, ale czy on wypali? Czy ten widzi... A nie, dobra, ten nie widzi za bardzo. Ej, dobra, mam ciekawy pomysł. Zobaczymy. Ja bym... A nie mogę stąd rzucić już tego granatu? Zobaczmy, słuchajcie, przekonajmy się. Mogłem rzucić i zrobiłem to. Mission's done. Let's get out of here. No, HQ, they've already got our next mission planned. Right. Wouldn't want to keep them waiting. Ha! Proszę bardzo, misja wykonana. Udało się, ale jest to oczywiście wersja demo. Więc póki co więcej nie zobaczymy. Dobra, powiem wam, że cieszę się, że zagrałem w tą wersję demo. Troszkę się człowiek tak nauczył, jak już wyjdzie taka pełnoprawna seria, to przynajmniej będę wiedział co i jak. Zobaczymy. Natomiast powiem szczerze, że tak, wiecie, jak dowiedziałem się, że wychodzi Commandos Origins, to miałem taką w ogóle takie podjaranie się, taki Jezu, w końcu, nie wiem, wracają do tego typu gier, na których ja się wychowałem. Potem było takie, no kurczę, ale czy to na pewno wyjdzie, czy to jeszcze będzie fajne, czy będzie się to dobrze grało? I szczerze mówiąc, po tej misji z właśnie tego dema, ja jestem naprawdę usatysfakcjonowany. To jest coś, na co czekałem. Kombinowanie na różne sposoby, więc ja czekam, mam nadzieję, że wy również. No ale pytanie, kiedy będzie premiera, no ja jeszcze nie wiem, tego jeszcze nie wie nikt, natomiast liczę, że dotrzymają słowa, że nie będzie przesunięcia premiery na 25 rok, tylko gdzieś może w listopadzie, może w grudniu, gdzieś tam może na święta by podrzucili, żeby dało się już, wiecie, zakupić i grać. Natomiast ja jestem, tak jak mówię, zadowolony. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie o nadchodzącej serii z Commandos Origins. Natomiast to tyle na dziś. Tak więc strzelcie lajka, subskrybujcie, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć i czołem na razie. Hej!